Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Ze mną oczywiście Bronczyk. Siema! Jest to nas! Siema! Jest Adam! Siema! O Jezu! I dzisiaj taka zajebista akcja i chyba pierwszy raz w ogóle takie coś na kanale i dawno niespotykana akcja, bo będziemy ciąć na dwie sieczkarnie aż. Nie będzie nas pięciu, będzie nas tylko czterech, ale ogarniemy sobie spokojnie, bo mam blisko biogazownię. I myślę, że każdy pozostawie się wyrobi. Tanas tu ma troszkę większego byczka, także mam nadzieję, że tym nadrobi. Tutaj główny woźnica oczywiście Brączek prowadzi. Cześć. Więc siadamy do swoich maszynerii i ciśniemy, chłopaki. Adam. Monika włącza GPS-a i lecimy. Adam, umówmy się tak mniej więcej gdzieś na, nie wiem, poczekaj. 10. Na 10? Dobra. To wiesz, jedź tam już, jedź. Jedziemy, ja już jadę 10. 10 na godzinę mam też. No i zajebiście, i możemy cisnąć. Czekaj. Ja zaraz złożę przystawkę, 10, dobra. Rydzy i ogień. Czekaj, muszę trochę zwolnić jednak. Okej, powinno być chyba w miarę. Przepraszam, że dopiero tak, ale musimy to jakoś dopiero ogarnąć, bo wiecie, tak trochę ciężko to nam na pewno będzie wychodzić. Mam nadzieję, że tutaj... Nie, to na pewno to od Brączka leci, bo przecież często się tak jeździ i ten. Po prostu tylko ta animacja tak wygląda. Chcieliśmy sprawdzić, czy w ogóle taka akcja nam wypali. I bo tak mieliśmy ogólnie ciąć jedną sieczkarnią, tym tą John Deere'ką, bo chcieliśmy ją przetestować, bo dość fajnie wygląda. Ale później zobaczyliśmy, bo objechaliśmy ogólnie dookoła, jak sami już zauważyliście na samym początku odcinka, objechaliśmy dookoła to i wyszło tak, że praktycznie jedną przyczepę zanim zapełniliśmy, to wyszedł cały przejazd dookoła. A jak mówię, jak będzie nas trzech, a biogazownia jest tutaj, za mostkiem, no to nie ma sensu w ogóle takie czekanie na siebie, więc postanowiłem dobrać drugą sieczkarnię, no i chyba to nawet sprawia dobre wrażenie. Dodając, że ta nas ma byczka, więc... No, że ta nas ma byczka, także spokojnie powinniśmy się wyrobić. Nie wierzę, że nie damy rady. Ile tam, ile tam już masz? 33 dopiero. O kurwa. No to, to te przyczepy są 45 ton mają. To nie jest opryskane dlatego. Jest. Jest opryskane. Jest opryskane, bo znika. Nie znika nic. Jest, bo przecież jak patrzy, jak chcieliśmy na przyczepę, to było ten. Jest, znika. Czy jak ta nas nie gonił, to ja uciekałem właśnie. Opryska. A no jo, ty pamiętasz, tu, kurde, z kim ja tu nagrywałem? Chyba z Adamem, co ty, żeś tą siewkę wielką przyjechał. No. I tu on miał 2000, nie? Nie zrobił 10 metrów na tym. Tu kurwa, taki nawóz poszedł, stary, zobacz, jak ta kukurydza wiek puściła już. Strasznie niska jest. Radziki wyskoczą. Jo, że tu mam nadzieję, że nie całe stado. Adam, teraz Adaś będziemy jechać jeden po drugim, drugi po drugiej stronie. Nie, nie dacie rady. Nie, tak? Ja dam radę. Nie, bo za duży odjazd, no co ty? Co ty, co ty zrobiłeś ta nas? Pierdoliłem się w duszę. Ja się przestraszyłem, nie? Aha, bo tutaj są dwa rządki. Jo, byś nie dał rady. Dacie radę, jakoś ty jedziesz pierwszy znowu i ja nam odjeżdżę znowu. Ale ej, damy radę, to nie jest taki szeroki. A nie, nie spróbować możemy. Ej, spróbować możemy. Spróbujcie. Osiem. Adam, nawróć tam u siebie. Nawróć u siebie. Czekaj, Adam, wsiadam, poczekaj. Dawaj. Siema. Chodź tu, Tana, siemaneczka. Z tej strony. Czekaj, ja muszę tak zrobić. Ciężko mi będzie nawrócić, bo ten... Chodź tutaj do końca aż, ej. A jest tu łąka, czekaj. Bo ten John Deere mój, sami widzicie, jest strasznie ciężko zwrotny. Ja sobie niestety, ale muszę pozwolić zawrócić na łące. Adam jak się rozsiadł, kurwa, tak. Co? Adam jak się rozsiadł, kurwa, tak siedzi. Jo, jak ten, Krzychu, o, ja Brączka od razu wezmę. Brączek. Widać na kamerce, jak się rozsiadłem. W chuj. No, nie ma szans, żeby to sięgało. Czekaj, zaraz zobaczymy. Mówię, to jest takie testowe. Nie, co? Na razie Brączka leci, będzie leciało. Czemu miałoby nie lecieć? Po prostu ta animacja, a chłopak, poczekaj, jak ci złapię. I bądźcie na równo i dopiero. No kurwa, ej. No ja gdzie. Nie, bo po prostu oni te animacje, nie? Dobra. Dobra. Poszli. Poszli, kurna, Krzyśki. Może no po prostu, nawet. Wiecie, no farming nie ma tych animacji. Ale zobacz, ty, ja sam no zajebiście to widzę. No. Kurna, ja taką akcję, gdzie ty też? U Adama siedzę. Taka burżuazja tu wyszła. Ogólnie to tak, moi kochani widzowie. Dwa tygodnie obrączka minęły, więc czas wracać do domu. Dzisiaj mamy czwartek, już tak nagrywamy dwa odcinki praktycznie pod rząd, bo zaraz lecimy jeszcze Borusiowo. Także Borusiowo macie nie, zaraz, piątek, za półtorej godziny. Borusiowo macie w piątek, wcześniej niż to. Bo to sobie wydam dopiero na weekend, bo nie chcę chłopakom blokować Borusiowa, bo mnie nie ma na weekend. Więc... ej, 80%, ta nas. Jedziesz. Boże, jak wyskoczył, spędząc sobie sieczkarni. O Boże, jak poszedł, jak ci... Korzenioski w wersji hardcore. Dawaj, 85, damy radę. To jest do końca. Zawracasz za mną i za mną wjeżdżasz. Dawaj, palko, bo co ty, kluczyku nie możesz znaleźć. Tylko, ty wiesz, we mnie nie uderz. Ten z awaryjkami. O, zobacz, ty, tu bokiem gdzieś polej. Pewnie ci... O Boże, no weź Tanas. O Boże. O Boże, Tanas, debilu, ja pierdolę, serio.
Sorry. Kurwa, ale cię będą wyzywać w komentarzach, już to widzę. Już widzę, chuj. Po Tanasie, nie? Tanas. Już, już. Tanas chciał ładnie, bokiem przejść nie wyszło. Po co tak? Mówiłem ci, jest spokojnie. Ja chyba siłowniki poszły w chuj. 98, 99. Dobra, dawaj, wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. 99 stuwa. A ty kurwa odjechać nie możesz. Kurwa, ciężko trochę. Nie, przyczepę Tanas. Tanas, jego John Deere nie może się zebrać. Jo, trochę ciężko mam, nie? To było pozdra. Musimy... Slalom gigant po prostu, kurwa. Dobra, ja tu już ładnie na drodze. Ole, kurna, rzucę z tym. Pan, ja, to... tamten kolejny, kurwa. Ciebie też będę hejtować. Większy łuk musiałem nabrać. Łuk. Łuki to łuk. Chłopaki, teraz już takim systemem nie pójdzie. Znowu musicie gdzieś wyciąć? Epic fail. Nie, epic no tam fail. Jedziemy za brączkiem chyba, co nie? Jo, znaczy, no stamtąd wytnijcie jak chcecie. Który będziecie mieli do czysty, chodź Adam z tej strony. No i kurde, ej, Tanas, później nie popierdalaj z tą przyczepą. Czego? Pcha jak dziki dzik. Zresztą, hamulcem dobre. Jo, zobaczymy, kurde. Jak mnie to wyskoczy. No, jak spadniesz tu na dół, to ja cię zabiję. Już 3 razy wyciągałem tu case'a chyba dzisiaj. Chodź ty Tanas, ale czemu ty... A, dobra, to ja muszę... Dobra, jechać. Już tu jadę, także no mówię, będziecie mieli poruszać wcześniej, piątek, a później ile procenta na... Tanas, chodź bardziej za mnie. No, już wchodzę. Jedź dalej. Jedź dalej, bo brączek źle wyciął. Dobrze wyciąłem. No zobaczcie, i jeszcze mógłbym 2 wziąć. Żąd. Dobra, tam jedny. Źle wyliczyłem po prostu. Kurwa, ty powinieneś pierwszy jechać ogólnie. Dobra. No, no, ja nie tą stroną pojechałem to tak. Ja, ale dam. Dobra. Można i tak. Bolek tam coś ćwiczy na biegawolni, nie wiem co. Ja pierdolę, muszę cofać się nauczyć. Patrz, widzę tam. Gdzie widzisz? On się wyrobi, no na pewno. Tak, tak, tak. Przestań, Krzysiek, to, że nie umiem cofać, to nie moja wina. O Boże, jak ty cofasz? Do tyłu, kurwa, no, jak? Masz tą skrętną. No, no gorzej. Nie no, 7 minut całkiem, pompka. 60 tysięcy dostałem. Na te 20 kar, nie, na te 20 kar, nie mam moment, to polo pierdolę. Ja pierdolę, nie cofnę, nie? Czekajcie, ja to muszę zrobić na strzałkach, bo nie dam rady. Strzałka, serio? To moim zdaniem właśnie łatwiej na kierownicy. Jak masz kierownicę. A nie na wsadzie? Na wsadzie. Ja tam parzę na strzałkach. Teraz już mam cofnięte także ludzi. Ja pierdzielę, normalnie American Truck Simulator kurwa mi się przypomniał, nie? Lepiej, to mi jest łatwiej. Ty jesteś tam łatwiej. Masz lusterka. Jo, tylko teraz, dobra, ja tu... O ja, serio, ona na bok sypie? Nie, do góry. Może wypierdolił wszystko na mur. Jasiny! Ja byłem... Jezu, urwał całą kopułę. Ja byłem pewny, że ona sypie na tył. Ja pierdolę, przecież taka przyczepa, jakby się gleba, to jest koniec. Następny odcinek z Custom Farm. Epic fail. Jo, następny Tanasa. Nie, no bo to w ogóle ta mapa jest taka trochę epic fail. Jo, ale wyjebałem tego konduktora jebanego. Konduktor. Za bilety niepłacone, konduktor zbankrutował, se przestał u nas balony, jadę już. Balony, u nas to będziesz miał łatwiej, nie? Bo ty masz tą nieskrętną. Ty masz tandemę. A my jesteś nieskrętny. Dobra, gdzie wy jesteście, chłopaki? Już was szukam. Daleko. Także taka większa troszeczkę akcja, ostatnio obrączka taka. Brączek tylko wywije od razu przy sobie tutaj, z nią. Także zapraszam do brączka. Ogólnie prawdopodobnie u mnie jeszcze poleci taki odcinek z Czeska, ale to już jak będę w domu, zobaczę, czy u mnie internet uciągnie takie coś. Nie. Jak nie, no to niestety nie pójdziemy tak, ale mody będę miał. Muszę wziąć od ciebie właśnie, muszę wszystko dzisiaj pozgrywać, bo już rano o 6 wyjeżdżam. Czekaj, stój. Tanas ile? 67. Ło, panie, po co ja tu jadę? Dobra, ja sobie popatrzę, ile do sieczkarni, do hopów? Kurna, boję się, że mnie przejadą akurat, bo tu akurat taka... Gdzie tu są... Tanas, dawaj za mnie od razu. Czekaj. Poczekaj, Adam, chwilę, poczekaj, niech on się nawróci. Adam, jak ty ładnie trzymasz joystick. Ty też ładnie trzymasz. O dobra, jedź tak między nami dwoma. Nie, ja nie cię widzę. Dobra, dawaj, start Adam. Start. Dobrze, dawaj. Adam, musisz jechać pierwszy. Rusz, bo twoja wolniej rusza. O Boże, co tu się dzieje? Halo, kurna, Krzyśki. Tak samo, żeśmy Krzyśki ruszyli. Ty, włącz, ej, ci wysuszę. Włącz radio. Poczekaj, RMF FM. I pół. Czekaj, a wyłącz klimę, bo za zimno mi tu. Ej, Adam, tu masz szerszą, nie? Jo, troszeczkę, odważątko. Czemu twoja raz zbiera, raz nie zbiera? Pana, odejdź trochę na prawo. Czekaj. Boże, co tu się dzieje, kurna. Ej, case mam od pasażera? Nie. Nie wiem. O Boże, w kukurydzy. Jak w los. Nie, ma. Jest! O, to mi się podoba. Jak będziesz miał Tanas 80, to mów, daj znać. 85? 83. 83. Daj, jak będzie 85. Dobra. 85. Dobra, jedę zawracać, bo nie wyrobię się. To se posiedział, chłopak. Adam, nie ściągaj jej na prawo.
Muszę, bo twoja jedna puszcza jeden rządek. Ogólnie to... się puszczasz. O kurna, dobra, ja tu kołem puszczasz przymiotę. Się w rządku. Nie patrzę. Ogólnie tak, wczoraj nie było odcinka, ale nagraliśmy dzisiaj vloga jakiegoś takiego trochę bardziej, nie wiem, jakby to moto, nie nazwie się tego moto. Później Tana, zrobisz tak, że ty staniesz, nie? Motomianka. Ile masz? 95. Jak będzie 98, to mów. 98,5. Jeszcze nie. To wtedy ty stajesz 7, i zostań. 8. Dobra. Czekaj. I ty już i zaraz stań. I ty staniesz i zostań i stój w miejscu. I stój w miejscu, stój. Moja od razu rura pociąga do walka. O kurwa, ale akcja siny, ty. Jak przypomniało mi się teraz tym. Co to było? Bo trąbi. Jak poszedł, on nie wyhamuje, mogę się założyć. Tylko teraz proszę, wyhamuj. A ja myślę, że miałby tak wszedł w zakręt ręczny, wyprostowałby go i prosto by poszedł. Zobaczcie. Tylko nie, teraz nie popisuj się. Jedzi ta chłopaki, kurwa. Zobacz jak poszedł, brawo, tyle pod ciebie. Kurna, 2,50 do wypłaty dojdzie. No, bo zobacz. Dobra. Przejechać do końca, bo nie mogę zatrzymać się. Dobra, luzik. Pasta chłopaki tu. Jaka akcja, jestem siny, nie chłopy. Dobra. Zróbcie to samo, ja wjadę pomiędzy was. Kurwa, Adam na steku tam ciśnie. Powiem wam, że chyba kupujemy sieczkarnię i zakładamy firmę. Czyli jak w los. Czarno to widzę. Musisz jechać, bo ja tu się nie wyminę cię. Jadź. Trochę w ziemię przy takich jak straty. Jo. Jadź, bo i tak to muszą być straty. Bolka na gospodarce zawsze muszą. Cicho, bo ja tu kontroluję. Dobra, pięknie pany, super idzie. Ale w ogóle nie mogę podjechać. I wczoraj ogólnie nie było odcinka, bo pojechaliśmy sobie do Maćka. Jeśli kto nie kojarzy Maćka, to Brączka na kanale był. 2 lata temu film z Sianokosów, tak 60. Był taki pan, który lubił zapierdalać, że tak powiem. Jeśli kojarzycie, to fajnie, jeśli nie, obejrzyjcie sobie filmik. I byliśmy wczoraj mu pomóc tak przy Sianokosach. Wiecie, łąka, kostki itp. itd. Ciepło jak nie powiem co. Roboty trochę było, odciski są na dzisiaj, ale to wiadomo, tyle się nie robiło. 3 lata chociaż takie, powiem wam, wspomnień się przypomniały, bo kiedyś jak to u siebie wiadomo były te sianokosy, trochę było tych snopków, słoma też była, tak to wiecie, teraz świnek i świnki się tam 2-3 trzyma, stodoła cała pełna, więc się takiej roboty nie robi. Łazy, żeby tylko chlać było. Ej, powiem wam jedno, teraz tak zboczę z tematu, że Brączek ma zajebistą animację sieczkarni, nie? Jeszcze no, takie fajna, sieczkarni nie widziałem. Gdzie, wciągania? No, widzisz to czy nie? Widzisz u siebie. Kozackie to jest. Realna, bo ja mam taką bardzo, wiesz, suchą. No, ale u Brączka koza, no mówię, chcieliśmy dlatego przetestować, 57. A ty? Jedziesz już? Ło, panie, ten stój! Mi się wydaje, że my zawrócimy, stój w tym miejscu. Chcesz to chodź do jejenia ze mną. Stój w tym miejscu. Kto to zrobił, Mijaka? Ty chyba. Nie. Pewnie jeżdżę. Bo to pomiędzy wami. Ja mam też mam pasażera? Proszę zobacz, na pewno będzie miał też John Deere'ka. Nie ma. A do mnie? Uuu, bieda. Nie, może do mnie też nie wsiądziesz. Czekaj, kurwa, bo w dyszenie przyjechał, no nie mogę. Jo, to zobacz, tylko tylko u mnie. Nie, bo u mnie nie chcę, żebyś nabrudził. Siadaj, mordo, dawaj, jedź. Siadaj, mordo, jedź. Siema. Od stupy, jak zwykle wsiadł, siema. I tak wiecie, nam wczoraj Janek zleciał. Mijak. O kur... Dobra, ty, to cofniesz, ty cofniesz po to, nie? Ja tu zostanę przyczepą. Poczekaj. Adama już dociągnę. Czekaj. No, moja starszy, easy. Padam rękę złamał. Boże, co ty robisz? Poczekaj, jego nas złapie. Adam kierowca, bombowca i chuj. O ja pierdolę, serio? Dobra, jebnij. O Boże, ale wygięła rurę. Jezus. Dobra, Adam, Jezus, ty prowadzisz teraz? Tak, no bo nie będę. Czekaj, to ja tu już wjadę, trochę obetniemy. Wiedził, żeby się. Ty tam, ej, tu się szkarnie urwiesz. Czekaj, ale czekaj, Brączek. Poczekaj. Dogonisz go po chwili. Poczekaj, stój teraz, Adam. Stoję. Zmieści się, jedź jeszcze, jedź, bo się. O kurwa, nie zmieści się. Jadź, kurwa, bo przyczepa rozjebana. Jadź jeszcze dalej, jedzie. Dobra, stój. Poczekaj, teraz jak on na mnie sypnie, ja jak dojedzie do ciebie i pomiędzy dwóch was zjadę. Kurde, wy to macie normalnie, chłopaki, rurą musicie operować. Jak swoją. Dobra. Czemu? Palko były. Poszli. Tak teraz. Dobra, super, fajnie. Tanas 80%. Epic fail. Chyba jak tu wyskoczyć, żeby mnie nie wciągło. Nie, musisz za... O Boże! Jezus! Kurwa, typowy jadł. Nie wciągła i tak przez sieczkarnię. 85. Joda. Zrobimy to samo, albo ja ci tu zjadę, a ty wjedziesz po prostu. Ale o 90 dopiero, 90. A gdzie za Brączkę? A dobra, tam. Jo. Ja wyjebam. Czekaj. Między mnie a niego, wiesz. Jo, ja będę tu zjeżdżał powoli. To zaraz, bo ten jeszcze ma. 94. Kurwa, stój, Adam, stój, bo ten Mijaka zrobił.
Stój, będę jaka zrobił. Stój! Czekaj, 14, 96, bo tu wiesz, trzeba brać ile można. Jedzie, dobra, wjeżdżaj. Poszli! Wjeżdżaj, ale Boże, jak wjechał, prawie że zderzek mi łamał, ale dobrze jest. Plastik to sam sobie, o, normalnie. Kurwa, ta przyczepa już za mną dawno chodziła. Ja już, jak po prostu wchodziłem na serwer, to już wiedziałem, że, znaczy szykowałem serwer, to na pewno już wiedziałem, że na pewno będzie ta przyczepa. Tak samo fajnie, fajnie się tam bawisz. Mroczkowi dłoń zdrętwiała od joysticka trzymania na dole, pomiędzy nogami. Czekaj, ja tu jadę. A tamten się nie zmieścił. I znowu. Chodzi jak dzik. 100% już mam. Pizda. Tak, bo tu jest tu lepsza, wiesz, mieszanka była. To tu jak pierdzę na oto i na roz. A tam w którą stronę najadziesz? Nie wiem. W tą. No wiadomo. Ja taki zamyślony, bo ja cofał. Aha, o, dobra, ja przypomniało mi się. A już Boże, wiem. Spierdolił. Ja prawidłowo tą przyczepę nie powinienem cofać, tylko ja powinienem dojeżdżać do silosu, powinien być jeszcze jeden, który to na, czy wiesz, na silos to wpycha. Cześć, bo ten mijaka zrobi. Dobra. Sierpem go tam. Dobra, ja. Dobra, ile masz procent? 20. Dobra, to ja się nie będę spieszył, to jakoś ładnie. A tak ogólnie ja mam joystickiem, z joystickiem operuję, serialnie, fajnie to ogólnie wygląda. Ale jak, serio możesz sobie włączać, wyłamasz nam na joysticku przyciski? No jo. Na przykład podnoszenie, wszystko opuszczanie i tak dalej, i włączanie, przyspieszanie, tempomat i tak dalej, ustawianie sobie tempomatu, więc... Tanas, jakbym mógł cię prosić, nie? Jeszcze bym rurą mógł sterować, to pozdrawiam. To Tanas będziesz ty sypał, bo ty możesz głębiej cofnąć. Ty będziesz cofywał przyczepą i będziesz tam, wiesz. Ty możesz głębiej. Czyżby ktoś tutaj posiadał w ciągniku grunt głęboko penetruje. Firmy Adu. Ja sprawdzę. Warianty. Kurna, ej, ta nas w ogóle ważyłeś się zapisać swoją wagę? Ja mój zestaw... mój zestaw waży 22 tony. I na pusto. 58 kg. Na pusto. Nie, jest to 20 kg. 2 tony. Jo, ty chyba, kurde, grubasie. Się napierdalałeś tam kebabów codziennie. No, Bronczek go tam wytuczył, pojedzie do domu, matka go nie pozna. Matka, ej, chłopaki, wiecie na ten duży, ile z minut odcinka? Całe 17. Wjeżdżajcie na ten długi odcinek tu chyba, czy nie? Czy to lepiej takie krótkie? Bronczek, główny. Pojedź, jak tam. Dobra, to nas ile tam masz? 45. Ej, a może trzeba było teraz tak, że jeden sypie na jednego, drugi na drugiego? Ej, dajcie mi, właśnie, ej, zmieni mi któryś teraz, Adam. Dałbyś... Nie, bo mi się fajnie nie, da, weź, bo chcę pokazać tą kropkę, bo ona ładnie wygląda. Poczekaj, dobra, trzymaj. Tylko mnie nie rozjać, krzyku. Ty jak wysiadł. Dawaj z lewej normalnie teraz. Czekaj. Dobra, wiem. Czekaj, gdzie? Już jadę. Momento. Poczekajcie. Nie, to jedziemy na dwie przyczepy czy na jedną? No właśnie nie, bo przecież tak zasypiesz ten, za szybko się zasypiemy. No dobra, jak chcecie. A dobra, jedną przyczepę zanim my zasypiemy, to będzie może koniec odcinka, nie wiem. Jo, jeszcze tam gdzieś z 5-6 minut i porować. Ale tak to zobacz, kurde, ile ty masz teraz, mówisz, procent? 50. Aha, no to ty zdążysz się chyba wysypać. Ten kawałek kurwa zrobimy na raz teraz. Chyba jo. Dobra, także no akcja jakoś idzie. Fajnie się... wygląda u ciebie. No, dość konkretne, dość konkretne. Komfortowo bardzo. Myślę, że nie, teraz u ciebie jednorzędówką będziemy chyba na odcinku, jo? No jo. Nie, kosą. Sierpem. Ale zajebiście. Jeszcze drugi będzie drobił. Kurwa, zawsze chciałem taką akcję nagrać. Wiesz, ja chciałem akcję nagrać u ciebie, tylko że ja chciałem akcję taką u ciebie nagrać, że sieczkarnia. Taka starsza, nie wiem czemu, ale New Holanda, ale taka starsza, nie? I nie sypać na ciągniki. Tylko na te, nie to na nie są many. Wiecie które, to kiszonki. Na ten, na wóz konny. O, na ify. Nie wiem czemu, ale taki czeski klimat mi się przypomniał, bo oglądałem kiedyś u takiego kolesia realny filmik, nie? I oni właśnie, tylko że oni z trawy robili kiszonkę. Kurwa, zajebisty klimat, nie? Ej, jak teraz robimy? Zaczynam. Wy wjeżdżacie, jo, my wjedziemy teraz ten, dojedziemy? Ty się akurat zawróćcie. Wy się zawróćcie, wy wjedziecie piersi znowu, a my z tyłu, bo ja tak to lepiej fajnie widzę. No jo. O, ja ze środeczka sobie potnę i gitarę. Teraz było przepalić. Bo już się przepaliły, nie ma nie tak, klimę sobie wyłączę, bo jest zimno. Mi, w środku. Także... Otwórz ten. Włączę go głód, czy mnie widzieli. Bo nawracam teraz. 180 stopni. Ty, jak mi tu wyjechał na wstecznym. O, wow, jadł. Dobra. Tak zawinął. Adam, ty jesteś mój.
O. Ty będziesz moja, ja będę twój. Razem będziemy wywalać gnój. O kurwa, jak to idzie, siny jestem. Teraz się wjebałem, jak dzik w zakręt. My całe pole zrobić. No i fajnie, o to chodzi właśnie. Na tej mapie o to chodzi, żebyśmy takimi właśnie sprzętami to robili. Poczekaj, bo wiem, żeby ten rura, rura tam mi zaczęła wariować. Brączkowi. Ojej, bo mi zaczyna ciągnik wariować. Ale powiedz, Adam, że ten jejeń ładny, nie? Jejeń. O luju, ja bym w środku nie było. O kurwa, to ty jeszcze w środku. Jak ty żeś odpalił go? Nie, nie. Na korkę? No, nie, no bo ja wiesz... No, na kabinie siedziałem, bo tam lepsza klimatyzacja, nie? Hao? No, co tam? Brączek, hao. Zolony. Czekaj, też... Ujebany jak stół w TVN. Nie, jeżeli chodzi o John Deere'a, to jeden z ładniejszych John Deere'ów wykonany w środku. Ogólnie cały. Jaki komputer. Jest ogólnie zajebiście wykonany cały, ty, no wiadomo, tylko że przy takim bydlaku skręt jest strasznie... Zobaczcie sobie... A nie, to już zobaczyłeś przed chwilą, nie wiem, czy zwrócili na to uwagę. Brączek, tam jakiś może otworzyć. Co? Brączek, widzi może otworzyć. Zobacz, wypierdolę. On tam skopa wjeżdża, jeszcze tu ręką tam joystick i skopa, jeb! Z buta wjeżdża. Chyba, mijaki dwa. Brączek? Odważątki se zostaw. Chyba co jest? To ona tak mija. Odważątki se zostaw jak możesz, więcej. To ty zakładów. A to ja mam prowadzić teraz? Tak. Nie, nie chcę, albo dobra. Nie, nie chcę, albo dobra. To my doprowadzimy, a od razu Adam się zawraca, nie? Nie no, co ty tam? 77. Ile masz Adam? Zaraz weźmiemy to. Całe 35. I o to powinniśmy się wyrobić. Ja pierdolę, ja muszę pogadać tymi od kiszonki, żeby oni do nas przyjechali na taką akcję. Albo żeby nas zatrudnili. Adam, trochę odjedź mi, bo ja tu muszę większy zakład zrobić. O, dobra. Dobra, super, już dobrze, już wiem. Wiem gdzie. No. O, uwaga. Nie ucz mojego John Deere, jak ma jechać. Dawaj, ta nas bo ma to wszystko zakodowane komputerowo. Tyle chyba, bo tam widzę, już więcej nie ma dalej. Nie powinno być bynajmniej problemów z tym. Ja sobie teraz włączam autopilota i rączki mam tutaj. O, ja tu. A Brączek? I... Tu. Ale jak ja pierdolę. Back.com. O panie, 100% masz? Ej, dzwonicie chwilę. Nie. Dzwonicie. Dzwoni teraz. Brrr, a bo dobra, sypnę już na niego, mam mniej tam. Nie, bo tak to Thanos... Ile masz Thanos? Ile masz ton? Ile masz ton Thanos? 44. Jezu, ja mam 21. O Jezu, to na co ile ty masz już procent? 80. Dobra, to teraz zrobimy tak, że ty chyba jedziesz się wysypać, jo. A my jedziemy Adama sypać. Ile minut odcinka? 22,5. Dobra, też się zdążymy cię zasypać. Tu coś jeszcze zostało? Jedziemy tam. Tam. O, to nie tu. Tam. Kurwa, to się skurnia. Ty wówaj właśnie, że ty, ja tym... 42 na godzinę. Żohanderem nie mogę tyle wybić. Ty, a Bronek tam się zabawia, tak? Ty, Brączek, może nie po równości, tylko... Nie, dobra. Polecimy jednak tak. 33 tony ważę. Tylko? No. Kurwa, poduże się tu za. Brączek, obacz. Dawaj. Jedź, bo ja muszę tu się zmieścić. Dobra, gitara, pasuje. Nie, czekajcie. Ciekawe jak to by było teraz ze środka sieczkarni. O kurwa. Chyba mi coś zasłania. Ty co ty robisz? Bo patrzę, wiesz co? Chciałem w kabinie, nie? Chciałem w kabinie zobaczyć, czy da się do tyłu tak patrzeć, nie? Ale nie da się. Ale zapierdzielają tonarze teraz na mojej przyczepie to. Jo, wyrobisz się? Tanas? Chłopie. Jo, no spokojnie. Było 52, już jest 60. No jo, bez dwóch to wiesz, wiadomo. Ja i tak miałem to lekko szybciej leciało niż u Thanasa, bo miałem lekko większą sieczkarnię. Na 3 sekundy 1%, więc pozdrawiam. Ale to i tak mimo wszystko i powiem dobrze, że ta kukurydza tak nie sypie mocno, bo byśmy się nie wyrobili za cholerę. Tak, jedną sieczkarnią by było źle, bo by było za wolno, a na dwie by było za szybko. Także, a teraz wyszło idealnie. Dobrze, bo zawsze chciałem taką akcję. Także gitara, dojeżdżamy do końca i będziemy mi się wydaje, że kończyć. No jo. Oj. Kurwa macie, Adam, stój. Kołem poszedł, tam już w pizdu, nie ma co zbierać. Już przygniót, porowacie. John Deere przema takie laczki, że paździoch mógłby sprzedawać. Paździoch gaci nie sprzedawał? Ach, laczki kurwa, też mam. Kurwa, jak ja mam się wam tu schować? O, dobra. Dobra, także kończymy sobie ten odcineczek. Ja wam dziękuję, kochani, serdecznie za uwagę. Bo kurwa, naprawdę ekipa. Fajnie, zajebisty odcinek. Jeden chyba z najlepszych z tej serii, jeden chyba z najlepszych na kanale, jeśli chodzi o... Który to mi tam... Adam! No, także ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć!
Cześć.